Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep kfd.pl. Relacja. Pan Albert Szczygielski, organizator 37. Mistrzostw Polski w kulturystyce i fitness. Panie Albercie, za nami kolejne mistrzostwa. Króciutkie podsumowanie. Udało się wyjątkowo dobrze. Dopisali zawodnicy. Tak jak już wcześniej pan prezes Paweł Fileborn powiedział podczas uroczystego otwarcia, że była to rekordowa ilość zawodników, ponad 170 osób z całej Polski. Bardzo wysoki poziom, doskonała prezentacja wszystkich kategorii, niewiele słabych punktów, także życzyć sobie tylko tak dalej. Czyli miejmy nadzieję, że Puchar Polski też odbędzie się w Mińsku Mazowieckim w tym roku? No nie, Puchar Polski chyba nie. Już z tego co słyszałem, są jakieś rozmowy z potencjalnym organizatorem, ale bardzo chętnie zorganizujemy następne Mistrzostwa Polski w przyszłym roku. Czego my też sobie bardzo życzymy. Panie Albercie, słyszałem, że powołanie do kadry na start. Jak to? No tak, no udało się. Bardzo jestem z tego zadowolony. Tak sobie pomyślałem, że przy okazji i tak no, wielu obowiązków związanych z organizacją tej imprezy, no tam jeden dodatkowy mi nie zaszkodzi i spróbowałem przygotować się do Mistrzostw Europy Juniorów Weteranów. Udało się. Będę startował w kategorii 50+. No i zobaczymy. Czyli pana rywalem może być obecny mistrz Polski Marek Kołecki. No bo on jest też po 50+. Z tym, że tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Są dwie kategorie. Do 80 i powyżej. Także takich kieszonkowych kulturystów jak ja nie ma zbyt wielu i na pewno zdecydowanie większa rywalizacja jest wśród tych cięższych panów. Tam jest trudniej na pewno. A to moja błąd, po prostu nie pamiętałem, że są dwie kategorie, że to jest do 80 i plus 80. Panie Albercie, no to co? Życzymy wszystkiego dobrego, dziękujemy za gościnę, miło nam było, mistrzostwa się skończyły, za rok się chyba spotkamy znowu, mam nadzieję. No ja myślę, że tak, no... Negocjowaliśmy trochę co do naszej współpracy, ale wyszło super, jestem bardzo zadowolony, jestem bardzo wdzięczny, że jesteście i zapraszam za każdym razem, i to już jest taka deklaracja, której zmieniać się nie będzie, za każdym razem miło was będziemy tutaj witać, gościć, widzieć, serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.